a nas reklama nie interesuje. Jeszcze wtedy byli młodzi, ale to nie, że to wszystko jest nieprawda, oni tam umarli, że tam oni nie byli przepędzeni. Ja mówię, jak to nie? Nawet przez Gomułkę byli przepędzeni. Byli. Przez Gomułkę w 68 roku. Byli. Paralizowany chorników wybuchowych przy drogach. Sulejmani również był odpowiedzialny za ostatnie ataki na personel cywilny i wojskowy w Iraku, gdzie niestety jedna osoba zginęła, 4 osoby były ranne i również Sulejmani był odpowiedzialny za brutalny atak na ambasadę amerykańską w Bagdadzie. W ciągu ostatnich kilku dni dowiedzieliśmy się, że planują dalsze ataki na cele amerykańskie, ale powstrzymaliśmy go. Ludzie Sulejmaniego krwią amerykańską, krwią iracką, już dawno powinien zostać zneutralizowany, a wylewanie jak wysuwaliśmy jednoznaczną siłą wiadomość do terrorystów, jeżeli czynicie własne życie, to nie zagrażajcie życiu naszych obywateli. Rozważając odpowiedź na agresję Iranu, Stany Zjednoczone automatycznie nakładają sankcje gospodarcze na reżim Iranu, także potężne sankcje będą obowiązywać do momentu, kiedy Iran nie zmieni swojego działania. W ostatnich kilku miesiącach Iran przyjął statki na wodach międzynarodowych. Ponadto Iran wprowadził do agresji z Arabią Saudyjską i zestrzelił 2 drony amerykańskie. Agresja Iranu jest coraz większa, tym bardziej po podpisaniu porozumienia nuklearnego z Iranem w roku 2013. I wtedy Iran otrzymał 150 miliardów dolarów, mówiąc już o 1,5 miliarda dolarów, które zostali na jego gotówce. Zamiast powiedzieć dziękuję Stanom Zjednoczonym, krzyczeli śmierć Stanom Zjednoczonym. Tak na dobrą sprawę krzyczeli śmierć Stanom Zjednoczonym w momencie, kiedy podpisywali to porozumienie, a później rozpoczęli działania terrorystyczne, które finansowali z pieniędzy właśnie, które otrzymali w Jemenie, w Syrii, w Libanie, w Afganistanie, w Iraku, zgotowali ludziom istne piekło. Pociski, które zostały wystrzelone u nas wczoraj, zostały sfinansowane z funduszy, które niestety przekazała im ostatnia administracja. Reżim ten również coraz bardziej kontroluje swój kraj i ostatnio zabił tysiące osób w ramach wielu protestów, które odbywają się w całym Iranie. The very defective JCPOA. Porozumienie nuklearne z Iranem tak czy inaczej niedługo wygasa, które jest złym porozumieniem i w ten sposób Iran będzie najprawdopodobniej starał się o pozyskanie broni atomowej, ale muszą zaprzestać tych ambicji i muszą przestać wspierać terroryzm. Nadszedł czas, by Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Rosja i Chiny uznały, jaka jest rzeczywistość. Muszą w końcu odejść od pozostałości porozumienia nuklearnego z Iranem w skrócie JCPOA i musimy współpracować razem po to, aby mieć umowę z Iranem, dzięki czemu cały świat będzie miejscem bezpieczniejszym, aniżeli jest teraz. Ponadto musi być to rozumienie, dzięki któremu Iran będzie mógł się rozwijać. Iran będzie
wtedy korzystać z ogromnego i jeszcze uśpionego potencjału. Iran może być naprawdę wspaniałym krajem pokój i stabilizacja. Nie są możliwe na Bliskim Wschodzie tak długo, jak Iran będzie obciekał się od przemocy, agresji, nienawiści, działań wojennych. Świat cywilizowany musi wysłać jasny i spójny sygnał reżimowi Iranu. Wasza kampania terroru, strachu, szaleństwa nie będzie już tolerowana. Po prostu nie dopuścimy do tego, aby tak dalej było. Dzisiaj poproszę Sojusz Północnoatlantycki, aby stał się o wiele bardziej zaangażowany w proces bliskowschodni. W ciągu ostatnich 3 lat pod moim przywództwem nasza gospodarka jest silniejsza niż kiedykolwiek w historii i osiągnęliśmy niezależność energetyczną. Te historyczne sukcesy kształtują również nasze priorytety strategiczne i nikt nie sądzi, że będziemy w stanie to osiągnąć. A różne opcje na Bliskim Wschodzie są teraz możliwe. Jesteśmy teraz pierwszym na świecie producentem ropy naftowej i gazu ziemnego jeszcze raz na całym świecie. A jednocześnie jesteśmy niezależni energetycznie i nie potrzebujemy ropy z Bliskiego Wschodu. Wojsko amerykańskie zostało całkowicie odbudowane za czasów mojej administracji, a zapłaciliśmy za to 2,5 tryliona dolarów. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są o wiele silniejsze niż kiedykolwiek w historii kraju. Nasze pociski są ogromne, silne, celne, śmiertelne i szybkie. Obecnie budujemy szereg broni hipersonicznych. Fakt, że mamy tak wspaniałą armię i wyposażenie nie oznacza, że musimy z tego skorzystać. Nie chcemy z tego skorzystać. Siła Ameryki, zarówno jeżeli chodzi o siłę gospodarczą i militarną, to najlepszy środek odstraszający. 3 miesiące temu po zniszczeniu 100% zakładanego państwa islamskiego i terytorialnego kalifatu zabiliśmy barbarzyńskiego przywódcę państwa islamskiego Al-Baghdadiego, który był odpowiedzialny za liczne śmierci, ale też dekapitację chrześcijan i wyznawców islamu i wielu, wielu innych osób. To był potwór. Al-Baghdadi znowu chciał odbudować potęgę kalifatu islamskiego. Mu się to nie udało. A i dziesiątki tysięcy bojowników islamskich zostało zabitych albo pojmanych za czasów mojej administracji. Państwo islamskie to naturalny wróg Iranu. Zniszczenie państwa islamskiego było dobre dla Iranu i powinniśmy współpracować w tym zagadnieniu, ale też w innych zagadnieniach, które są naszymi wspólnymi priorytetami. Zwrócę się teraz do obywateli Iranu i do przywódców Iranu. Chcielibyśmy, aby przed wami była wspaniała przyszłość, taka przyszłość, na którą naprawdę zasługujecie, taka przyszłość pełna dobrobytu, pokoju, harmonii i współpracy z narodami świata. Stany Zjednoczone są gotowe, aby wyciągnąć rękę pokoju do każdego, kto tego szuka. Dziękuję wam i niech Bóg błogosławi Amerykę. Bardzo państwu dziękuję. Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że to jest pewien instrument tylko panowania nad społeczeństwem. Panowanie ważne. Czy ideologie, na której oni zaatakują Stany Zjednoczone, czy rozpętają jakąś wojnę światową.